Piła ma kilka definicji. To urządzenie do cięcia drewna, to także słowo użyte w tekście Piła Tango z zespołu Strychnalachy. To także tytuł horroru, a także miasto w województwie wielkopolskim. I właśnie tutaj przy ulicy Bydgoskiej zostanie rozegrana ostatnia runda 1/8 finału indywidualnych mistrzostw Polski Minecraftowej Ligi Żużlowej. Ze stadionu Polonii Piła witam Państwa bardzo gorąco Rafał Serwiak i czas na bohaterów dzisiejszego spotkania. Z numerem pierwszym wystartuje Szymon Łoboda, z numerem drugim Marcel Karoń. 3 to Żol Kowalski, 4 Josue Pesqueira, 5 Igor Kurzak, 6 Sebastian Guciowski, 7 Krzysztof Forest, 8 Patryk Kuzbek, 9 Ricardo Holta, 10 Arkadiusz Kutka, z 11 Filip Klepka, z numerem 12 Krzysztof Krasucki, numer 13 Adrian Frankowski, 14 Oliwier Bekierski, z numerem 15 Jakub Ananas i jako zawodnik z numerem 16 wystartuje Jakub Gurbisz. Ostatnie 8 miejsc do ćwierćfinału zostało wolne. Ten turniej miał odbyć się w ogóle tydzień temu, no ale teraz jesteśmy już zwarci i gotowi do rywalizacji na torze. Jeszcze tylko o osobach funkcyjnych powiemy. Patryk Kinel jest dzisiejszym sędzią zawodów. Jeżeli chodzi o kierownika startu, najprawdopodobniej będzie nim Michał Bułka, a jeżeli chodzi o kamerzystę, jest dzisiaj Kacper Jacek. Przez 2 minut rusza, więc żużlowcy wyjechali już do biegu numer 1. W kasku koloru czerwonego Szymon Łoboda wystartuje z podkręcznika w pierwszym wyścigu. To żużlowiec, który zamienia Falubas Zieloną Górę na Lokomotiv Daugavpils. W kasku koloru niebieskiego Marcel Karoń, nowy nabytek kolejarza Opola, raczej stary, nowy nabytek, bo przypomnijmy, pierwszą część sezonu pojechał w barwach Bellevue Aces. W kasku koloru białego zobaczymy zanika ze Śląska Świętochowice, Żola Kowalskiego. I w kasku żółtym miał wystartować w tych zawodach Josue Pesqueira, ale z tego co widzę, nie ma go na serwerze, więc żużlowca Gorzowskiej Stali raczej nie obejrzymy w tym wyścigu. Przypomnijmy, zawody w Pile miały się odbyć już tydzień temu, najprawdopodobniej miał to być piątek, no ale ze względu na brak organizacyjny zawody przeniesiono na ten tydzień, no ale teraz jest już wszystko w porządku. Zjawili się chętni, którzy chcą rywalizować w tych zawodach, no i to cieszy, że pomimo faktu, że jest inny termin, inny dzień, inna godzina, to jednak nie przeszkodziło to tym najbardziej chętnym do jazdy. Czekamy jeszcze z cierpliwością, aż Michał Bułka ustawi bohaterów tego wyścigu. Przypomnijmy, że Josue Pesqueira będzie wykluczony za przekroczenie 2 minut z tego względu, że nie pojawi się w ogóle na serwerze. A to przepraszam, to inny zawodnik, to nie Szymon Łoboda, to Krzysztof Forest, za mój błąd oczywiście przepraszam, tutaj poprawił mnie Jakub Ananas. Także także dzięki za tę poprawkę, no też pomyłki się czasami komentatorom potrafią zdarzyć. Sporo tutaj kibiców Rybnika, sporo kibiców Lokomotivy Daugavpils się pojawiło. Jest także sporo kibiców z Zielonej Góry, sporo kibiców właśnie z Opola. A my z cierpliwością czekamy już na start wyścigu numer 1, ale jeszcze musimy poczekać, bo właśnie dobiega czas 2 minut, a raczej ten czas się skończył, a więc zawodnik w kasku żółtym będzie z tego wyścigu wykluczony. Tak więc Josue Pesqueira oczywiście nie wiadomo, czy się wstawi na serwer, może zapomniał po prostu o tym dniu, no ale to już jest jego indywidualna sprawa. Jeszcze ostatnie poprawki kierownika Michała Buki, ale widzimy, że wszystko ok, banery są ściągane. No to rozpoczynamy ostatni akord 1/8 finału indywidualnych przez Polski na stadionie Polonii Piła. Łoboda, Karoń i Kowalski. Komenda Orbit już jest, zielone światło zapalone, a więc za chwilę żużlowcy wystartują i rozpocznie się turniej w Pile. Taśma w górze, świetny start w kasku czerwonym, Łoboda zaspał totalnie w kasku niebieskim. Marcel Karoń, co to się stało? Marcel zjeżdża z toru? Nie, dopiero teraz ruszył, ale pytanie, czy pojedzie dalej? Pojedzie, a więc dość dziwna sytuacja. Tymczasem na prowadzeniu mamy Szymona Łobodę, na drugim miejscu mamy Żola Kowalskiego. Marcel Karoń w łatwy sposób teraz zaczyna gubić punkty już w pierwszym wyścigu. No tego to się chyba nikt nie spodziewał. Tutaj Marcel Karoń miał być uważany za faworyta do zwycięstwa, tutaj no totalnie sobie podpił sprawę zawodnik kolejarza pole. Nie wiadomo, czy przysnął, czy coś się stało, no nieważne. Ale najważniejsze, że jedzie jednak do końca. Ostatnie okrążenie już rozpoczął Szymon Łoboda. Teraz dopiero na teraz tej kółku wjeżdża Marcel Karoń, a Szymon Łoboda wygrywa wyścig pierwszy w czasie
4. A nie, nie ma jednak rekordu. Chyba coś z timerem się stało teraz właśnie, bo nie liczy czasu, a więc nie dość, że nie dość, że problemy miał Max Ekran, też dlatego timer chyba nie działa, no ale najważniejsze, zauważył to wszystko sędzia Patryk Kinelli i zaczął szybko wpisywać tutaj wyniki tego wyścigu. Szymon Łoboda 3 punkty, 2 punkty dla Joela Kowalskiego, no i 1 punkt Marcel Karoń. Tak więc widzimy, chyba timer się zepsuł, a więc znowu, a więc od razu mamy problemy techniczne, jeżeli chodzi o ten wyścig. No ale chyba jest to wszystko w porządku, także z timerem powinno być wszystko okej. Okay. Bieg drugi, w nim zobaczymy Igora Kurzaka, zobaczymy Krzysztofa Forysta, zobaczymy Sebastiana Kuciowskiego i zobaczymy także Patryka Kuzbera. No tylko pytanie jest proste, czy całą tę czwórkę zobaczymy na torze. Na razie póki co tak patrzę, Igor Kurzak jest, Krzysztof Forest jest. Czy jest Patryk Kuzber? Teraz tak patrzę po nikach, chyba nie ma. Więc kolejny zawodnik, który dzisiaj nie jedzie. No i nie ma też zawodnika w kasku białym Sebastiana Kuciowskiego chyba. No na razie póki co wyjechał na tor jako jedyny w kasku czerwonym Igor Kurzak. I teraz on będzie w kasku czerwonym, to jest żużlowiec Lokomotivu Daugav Pils. W kasku niebieskim kolejny żużlowiec Lokomotivu. Tym razem już raczej bez pomyłki, to powiedziałem, w kasku niebieskim pojedzie Krzysztof Forest. Tutaj otrzymałem informację, że Kuzber się spóźni. No miejmy nadzieję, że, że to nie będzie zbyt wielkie opóźnienie, bo na razie póki co jeżeli on przegapi jeden wyścig, to jeszcze pół biedy, ale potem trzeba będzie mnóstwo punktów odrabiać. No na razie póki co mocno zdziesiątkowany skład. Podobnie zresztą jak w Lyskach tam było. Tamte zawody wygrał zdecydowanie Kacper Pitura, drugi mu Mateusz Johnson, a na miejscu trzecim, oj, teraz ja przypomnę sobie, kto się tam na tym trzecim miejscu uplasował. Jeżeli ktoś ma jakieś dane o tym, kto uzupełnił podium w Lyskach, no to niech mi tutaj napisze, będę za to dosłownie wdzięczny. Widzimy, Krzysztof Forest stoi na drugim polu, jakby czegoś tam szuka, jakby coś kopał. Na razie póki co nie siedzi jeszcze na swoim motocyklu, jakby próbował ustawić, poszukać odpowiedniego ustawienia. No to jest dziwna sytuacja, dlaczego Krzysztof Forest nie siedzi w WC, teraz dopiero usiadł. Zawodnik zielonogórskiego Falu Bazu przez pierwszą część sezonu, teraz jak wiemy, że zawodnik Lokomotivu Daugav Pils. Stawkę mieli uzupełnić Sebastian Guciowski i Patryk Kuzber. Wiemy doskonale, że Patryk się spóźni, Sebastiana Guciowskiego nie ma, na serwerze najprawdopodobniej go nie zobaczymy. Tak więc no duża strata, jeżeli chodzi o punkty od razu dla zawodnika rybnickiego Rowu. Już widzimy, że zawodnik w kasku żółtym i w kasku białym są wykluczeni za przekroczenie czasu 2 minut, a więc nie będzie miał tutaj zbytnio dużo do ustawiania zawodnik rzeszowskiej Stali, jakim jest Michał Bułka, który opuścił drużynę Stali Rzeszów. No, wiemy, że ekipa rzeszowskiej Stali, tak jeszcze a propos w ramach ciekawostek powiem, ma tylko 4 zawodników i najprawdopodobniej będzie jej mecze będą albo ogłoszone walkowery, albo ekipa rzeszowska zostanie totalnie rozwiązana, no bo ekipa rzeszowska totalnie przespała okno transferowe, więc więc stało się tak jak inaczej, ekipa rzeszowa najprawdopodobniej się pożegna. A tymczasem no Krzysztof Forest, mimo faktu, że był w administracji, no to jednak podczas pisania biegu raczej nie wolno tego robić, więc dość bardzo dziwne sytuację, że tego obraził sędziego. A kierownik startu długo, długo ustawia. Ale możemy wreszcie jechać, bo nie dość, że zawody są opóźnione przez problemy techniczne, no to w dodatku jeszcze to długie ustawianie kierownika startu. No ale na całe szczęście jest już wszystko w porządku. Tak więc już przygotowani Igor Kurzak i Krzysztof Forest.
A my z cierpliwością czekamy na start z wyścigu numer 2. W dwuosobowym składzie teraz pojedziemy. No na razie zawody trwają już 12 minut, może 10, a objechaliśmy tylko dwa wyścigi. Jeszcze do tego kierownik startu strasznie długo ustawia. Też pojawił się już Patryk Kusberg, ale no niestety spóźnił się, więc zostaje wykluczony za przekroczenie czasu 2 minut. Zgadza się, że już został tutaj wykluczony. A tymczasem Michał Bułka no strasznie się tutaj obija jako kierownik startu. Nie wiem, co się dzieje z tą jego mością, no ale jeżeli tak będzie to trwało, no to my te zawody będziemy jechali 4 godziny. No panie kierowniku, nikt tutaj nie ma całego czasu, więc miejmy nadzieję, że no wreszcie teraz postanowił napisać. Myślę, że to nie zdeprynowało Patryka Kinala, czyli zawodnika Śląska Światowica, który jest też sędzią tych zawodów. A widzimy, że startu najlepiej startował Igor Kurzak. Na miejscu drugim mamy Krzysztofa Forysta. Forysta jakby w ogóle się nie spieszył. Chcę spokojnie dwa punkty dojść, no bo start miał fatalny, totalnie go spóźnił. I teraz najważniejsza sprawa, czy uda mu się do mety dojechać. Wygląda na to, że jedzie jednak dobrze. No chyba nie zależało mu tutaj na tych 3 punktach. Chciał po prostu te 2 spokojnie dojść, które dałyby mu niezłą sytuację startową, ale przypomnijmy, że to, że się zaczyna 2, nie znaczy, że już jest się pewnym awansem, bo przecież jeszcze jest mnóstwo wyścigów. Ostatnie okrążenie już rozpoczął daleko, jadący w kasku czerwony Mikko Kurzak, drugi jedzie Krzysztof Forest i w takiej kolejności oczywiście daje do mety. I teraz pytanie, czy będziemy mieli zaliczony czas tego wyścigu. Tak jest, 45,6 sekundy. Dla niego 3 punkty, a 2 punkty, no widzimy, zrezygnowany Krzysztof Forest, ale panie Krzysztofie, co tam się stało? Defekt motocykla. On nie zatankował. Nie zdążył motocykla zatankować, no ale na całe szczęście udało mu się dojechać do mety. Ale nie wiem, czy to był defekt, czy co, bo nie widziałem tam smug, więc nie wiem, o co tam poszło. No nieważne. Zostawiamy już ten temat. Tymczasem wyścig numer 3 za chwilę. Arkadiusz Kutka, Filip Klepka, Ricardo Holta oraz Krzysztof Krasucki powinni się zaprezentować. Widzimy, że dwóch panów w kasku czerwonym i niebieskim będziemy oglądać. Chodzi o Kutkę i Klepkę. Filip Klepka, przypomnijmy, zostaje w rybnickim rowie. Tu jeszcze sędzia wyjaśnia, dlaczego. Tutaj wyjaśnia jeszcze sędzia Jakubowi Kubiszowi, o co tam poszło, jeżeli chodzi o osobę Patryka Kusberga, po co się spóźnił, a więc jest wszystko jak na porządku. Tymczasem wyjechał już na tor w kasku niebieskim Filip Klepka, wyjechał też Arkadiusz Kutka. Przypomnijmy, Arkadiusz Kutka, odkrycie bydgoskiej Polonii, który został najpierw zakontraktowany w PSG Poznań, a teraz od 8 kolejki będzie bronił barw ekipy wicemistrza Polski, czyli startu Gniezna, więc ze Skorpiona stał się Orłem. Ale trzeba przyznać, że sezon dla Arkadiusza Kutki na razie wygląda całkiem nieźle jak na jego debiut. Tymczasem żrawcy już ta dwójka podjechała, raczej Ricardo Holta. Arkadiusz Kutka w kasku koloru czerwonego już ustawione. Wiemy doskonale, jakie miał tutaj perypetie, miał jeździć w bydgoskiej Polonii. Potem jednak odkryła go ekipa, potem jednak wykorzystała okazję ekipa PSG Poznań i na tę pierwszą część sezonu zakontraktowała zawodnika o nicku Ares 027. I widać, że nie pożałowali tej decyzji, no bo sporo punktów ważnych dało dla sporo ważnych punktów dał dla ekipy z Poznania. Tymczasem w kasku niebieskim jadący Filip Klepka to był w miarę solidny punkt ekipy rybnickiego rowu i dalej będzie, bo nie słyszałem, żeby zawodnik z Rybnika odchodził, tak więc najprawdopodobniej znowu będziemy mogli oglądać z rekinem na Kevlarze. Tymczasem mamy 10 sekund, no ale to jest krytyka, czy dopiecie formalności, że i Ricardo Holta, i Kacper, i Krzysztof Krasowski oczywiście zostaną z tego wyścigu wykluczeni.
Tak więc znowu jedziemy w zdziesiątkowanym składzie. Wracamy już przygotowani do startu, do biegu numer 3. Zatem Kutka albo Klepka wygra ten. Zatem przypomnijmy też, że Arkadiusz Kutka to czołowy zawodnik cyklu SEK. Walczy tam na równi z Kacperem Piturą o tytuł mistrza Europy. Też czasem to się poszło w górę i lepszy start chyba Klepki. Dobrze jednak zna okłada go Kutka i nie wpuści tutaj żurawca z Rybnika. Nie wpuści go. Zatem na prowadzeniu mamy Arkadiusza Kutkę, nowego żurawca startu Gniezdo, ale bardzo blisko jest w kasku niebieskim Filip Klepka, więc będzie walczył, ale teraz zawęził za bardzo i już po emocjach w tym wyścigu, a więc możemy już śmiało te wyniki zanotować. Prowadzić z daleka z przodu Arkadiusz Kutka i widzimy, że dobrze się czuje, że ta jego forma faktycznie jest bardzo mocna. No przypomnijmy, że w tym turnieju na razie póki co oglądaliśmy zaledwie 7 zawodników, no ale pozostałych 4 chyba powinniśmy oglądać w następnym wyścigu. Ostatni wiraż pokonuje Arkadiusz Kutka. Czas zwycięzcy to 45,3, a więc na razie najlepszy czas dnia. Drugi jest Filip Klepka, a zatem nie było tu niespodzianki. Znowu zawodnik w kasku czerwonym wygrywa wyścig. Na razie 3 zwycięstwa z tego pola oglądaliśmy. A tymczasem pora na wyścig numer 4, który po raz pierwszy odbędzie się chyba w... A nie, przepraszam, nie będzie w 4-osobowym składzie. Oliwiera Bekierskiego nie ma na serwerze. Widzimy, że to jest rekord toru. Teraz podaje sędzia Patryk Kinel 45,3. Tak więc wielkie, wielkie brawa należą się dla zawodnika startu Gniezno. W biegu czwartym Jakub Ananas, zawodnik Lokomotivo Dorga, pilot w kasku czerwonym. Oliwiera Bekierskiego raczej nie ujrzymy w tym wyścigu, więc już wiemy, że w tym turnieju jedzie 10 osób, a zatem no, jedna osoba będzie miała ogromnego pecha i po prostu nie dostanie kolejnej szansy. W kasku białym Jakub Gurbisz, czyli można powiedzieć szef i opiekun komentatorów i opiekun streamerów. Dzisiaj w roli zawodnika, który walczyć będzie o awans. No ale myślę, że w takiej obsadzie powinien Jakub Gurbisz spokojnie awansować. Jest tutaj uważany za jednego z kandydatów nawet do podium. No i może wykorzystać tutaj tą zdziesiątkowaną obsadę. W kasku żółtym Adrian Frankowski, też świetnie jeżdżący. Zanim w tym sezonie przypomnimy, Adrian Frankowski to zwycięzca pierwszej rundy Grand Prix, z tego co pamiętam. A nie, przepraszam, chyba Kacper Soto tam wtedy wygrał, ale Frankowski był pierwszym liderem. Tak, Frankowski nie wygrał wtedy w Bahia Blance, ale był na podium. Przypomnijmy, popularny Gucio awansował z Grand Prix Challenge z 5 miejsca bodajże na stadionie Moto Arena w Łodzi. Żurawcy ustawieni tak, że możemy za chwilę śmiało startować, bo Oliwiera Bekierskiego raczej nie zobaczymy, więc powinniśmy za chwilę wygłoszyć jeszcze 40 sekund do końca, no ale nie sądzę, żeby załonik startu Gniezdo zdążył wejść. Że musimy jeszcze chwilkę poczekać, no ale myślę, że od następnej serii ta sytuacja się raczej już powtarzać nie będzie, no bo skoro wygląda to tak, a nie inaczej, no to nie sądzę, aby załonik startu Gniezdo pojawił się na serwerze, skoro już teraz się nie wstawił. Może to być sytuacja też wynikająca, że się spóźni. No ale nie sądzę, ale też wielka szkoda, bo Oliwier Bekierski jechałby na torze, gdzie na co dzień mieszka i na co dzień kibicuje ekipie Polonii Piła. To jest w końcu rodowity Pilanin, jeżdżący w barwach startu Gniezdo w MLŻecie. Tutaj jeszcze Krzysztof Forest prosi o powtórkę biegu pierwszego, no ale nie ma takiej opcji. Już biegi zostały dawno zaliczone. Żurawcy już przygotowani, jest komendologi, także Ananas, Gurbisz i Frankowski za chwilę wystartują do jego, który zamknie tę serię. Dobry start Frankowskiego, nieźle też Ananas, ale Gurbisz się wciska przy krawężniku i w tym momencie Gurbisz wychodzi na prowadzenie. No i to świadczenie na razie Frankowskiego pokonuje. Na miejscu trzecim mamy Jakuba Ananasa, więc Gurbisz potwierdza tym samym, że nie zamierza awansować z 8 czy 7 miejsca, tylko zamierza tutaj walczyć o jak najwyższy cel, czyli oczywiście o zwycięstwo w turnieju w Pile. Gurbisz prowadzi, drugi jest Adrian Frankowski, daleko z tyłu już Jakub Ananas, ale już Lokomotivo jedzie po pewny punkcik. Najwiele wskazuje na to, że ten punkt oczywiście dowiezie. Ostatnie okrążenie rozpoczęte. Pytanie, co się stanie z przodu, bo Gucio próbuje walczyć, ale chyba nie da
Rada Adrian Frankowski, bo ten dystans jest już za duży. Trzy punkty zgarnia w kasku białym oczywiście Jakub Gurbisz i mamy nowy rekord toru przy okazji 45,05. Drugi jest Adrian Frankowski, a na miejscu trzecim linię mety przekracza Jakub Ananas. Ja więc z wysokiego C rozpoczyna te zawody Jakub Gurbisz. Przypomnijmy czas 20:45,05, a w wyścigu numer 5 ujrzymy w kasku czerwonym Adriana Frankowskiego, w niebieskim Szymona Łobodę, w białym Igora Kurzaka i w żółtym nieobecnego Ricardo Holta, więc pojedziemy znowu w trzyosobowym składzie. Tak jak widzimy, tych zawodników, których nie było w pierwszej serii, nie będziemy już tutaj brali pod uwagę w kolejnym wyścigu. W kolejnych wyścigach oczywiście. Zresztą już podjechali pod taśmę, zrobił to już pierwszy Szymon Łoboda. Przypomnijmy, zwycięzca biegu numer 1 wygrał z dość dużą przewagą. Podjeżdża teraz Adrian Frankowski, który przegrał z Jakubem Gurbiszem w poprzednim swoim starcie. A my czekamy jeszcze z niecierpliwością na Igora Kurzaka, który widzimy walczy ze swoim internetem. Nie ma go na razie na serwerze, więc miałem nadzieję, że te problemy są szybko zlikwidowane. I zobaczymy ponownie zawodnika Lokomotivy Dorga w Pilsna na torze. No, napięta atmosfera w parku maszyn, pomimo faktu, że jest zdziesiątkowany skład. Marcel Karoń, no, gdyby nie te problemy, może by z Łobodą wygrał, bo przecież to jest najbardziej doświadczony zawodnik w stawce. No może o boku, może też Jakub Gurbisz, żeby równać się z tym doświadczeniem, no ale wiadomo, że to są już stare żywy jadacze. No Marcel Karoń na pewno będzie chciał w kolejnym wyścigu dużo lepiej się zaprezentować. Będzie miał ku temu okazję, no bo pojedzie tylko i wyłącznie z Arkadiuszem Kutką. Wiemy doskonale, że i Guciowskiego, i Bekierskiego na serwerze nie ma. Tak więc doskonałą okazję będzie miał Karoń na zgarnięcie trzech punktów, ale z Arkadiuszem Kutką wygrać w tym sezonie jest nie lada łatwo. 20 sekund do końca, więc czekamy jeszcze z niecierpliwością. Może Igor Kurzak pojawi się na ostatnią chwilę. Ale coś mi się wydaje, że chyba jednak nie nastąpi to w tym wyścigu, więc pojedziemy w trzyosobowym składzie. Nie jest Igor Kurzak jednak, więc dobrze się ustawić. Nie zauważyłem go, no proszę bardzo. Tak więc dobrze się ustawić, oczywiście bez ostrzeżenia od sędziego, także bardzo nas to cieszy, że jednak w tym wyścigu zobaczymy pełną trzyosobową stawkę. Taśma już poszła w górę. Dobry start Frankowskiego, nieźle też Łoboda, ale nakłada Łobodę teraz Igor Kurzak i próbuje walczyć z zawodnikiem w kasku czerwonym. Kanapki nie ma, więc trzeba, panie Szymonie, walczyć o punkty. Frankowski prowadzi, a Kurzak stara się walczyć tutaj o zwycięstwo. Przypomnijmy, Igor Kurzak też swój wyścig wygrał z pierwszego pola, więc na razie póki co ten czerwony kask nie zawodzi, chociaż Adrian Frankowski nie może być pewny, bo Igor Kurzak cały czas stara się dorwać zawodnika z Częstochowy, ale chyba nie da rady. Cały czas dzielnie walczy Igor Kurzak z Lokomotivą Dorga w Pilsk, którego forma cały czas jest na niezłym poziomie. Przypomnijmy, to jest Żużlowiec Lokomotivu Dorga w Pilsk i potwierdza, że ma aspirację do jazdy może nawet za kilka sezonów w Ekstralidze. A Adrian Frankowski przełamuje jako pierwszy barierę 45 sekund, 44,8, Frankowski 3, Kurzak 2, punkt dla Łobody. Ricardo Holta, przypomnijmy, na serwerze się nie wstawił i się nie wstawi. Najprawdopodobniej także ogromne gratulacje należą się dla zawodnika Włókniarza Częstochowa, który potwierdza tym samym, że pierwsze pole tutaj po prostu nosi. No i wielkie, wielkie brawa należy się dla Adriana Frankowskiego, który potwierdza, że jest w doskonałej dyspozycji. Tymczasem czas na wyścig numer 6. Ponownie osłabiony w składzie. Zobaczymy tylko dwóch zawodników w kasku niebieskim Arkadiusza Kutkę ze startu Gniezna i w kasku białym Marcela Karonia z Kolejarza Opole. Jeżeli mamy porównać tę pierwszą część sezonu w wykonaniu obu zawodników, no to trzeba przyznać, że była ona dość udana. Przypomnijmy, bardzo dużo cennych punktów dla
PZU Poznań dał Arkadiusz Kutka. Z kolei Marcel Karoń też bardzo pewny punkt ekipy z Manchesteru w tej pierwszej części sezonu. No, też dzięki jego niezłej jeździe ekipa Manchesteru jest liderem rozgrywek. Przypomnijmy, w meczu na szczycie pokonali 3 punktami ekipę wrocławskiej Sparty. A my przypominamy, że jeżeli chcecie dołączyć do naszego, do naszej społeczności, do naszego projektu i stać się załonnikiem, bądź jedną z osób funkcyjnych, no to link do Discorda jest w opisie. Wy tam wszystkiego się dowiecie. Wystarczy kliknąć tylko link do serwera, który jest właśnie w opisie transmisji, a tam już wszystkiego się można na serwerze dowiedzieć. Jeszcze raz obsada. W kasku niebieskim Arkadiusz Kutka, zwycięzca biegu numer 2. A w kasku koloru, przepraszam, numer 3 oczywiście, a w kasku białym Marcel Karoń, człowiek, który w pierwszym wyścigu zdobył tylko 1 punkt. Żydowcy już ustawieni, za chwilę sędzia po raz 6 zwolni taśmę. No troszeczkę mało akceptujące te zawody, no ale wiemy też doskonale, że nie ma pełnej obsady, chociaż kilka już, chociaż jedną walkę już tutaj na tym torze pliskim zobaczyliśmy. Zobaczymy, jak teraz się spisze tych dwóch zawodników, którzy no, pokazują ogromną siłę, jeżeli chodzi o MLZ. Strasznie długo pisze też kierownik startu. Michał Boka, przypomnimy, załonik ten opuszcza Stal Rzeszów, ale też długo nie kierownikował zawodów. Tylko pytanie jest proste, czemu znowu mamy przerwę? Czym ona jest spowodowana? Bo znowu kierownik startu nie daje cynku do rozpoczęcia. Jezu, że na Kolgic, także rozpoczynamy ściganie się wyścigu numer 6. Ponownie dwuosobowy skład, ale też mamy informację, że tam jakiś random pojawił się w budce. To czasem zawodnicy ruszyli fatalnie, zaspał Kutka. No nie wiem, co on tam zrobił. Czy on chciał oddać te punkty Karoniowi, no ale to nie było zachowanie dobre. No i Marcel Karoń powinien łatwo te 3 punkty teraz przywieźć i myślę, że zawodnik kolejarza Opole będzie się z tego powodu cieszył, chociaż troszeczkę tych metrów już odrobił Arkadiusz Kutka, ale zabraknie mu po prostu dystansu, no bo Karonia wyprzedzić będzie potwornie ciężko, jeżeli on jest z przodu, chociaż widzimy, że Kutka cały czas stopniowo odrabia metr za metrem, no ale może się okazać, że mu po prostu tych metrów braknie. Ostatnie okrążenie rozpoczęte, Karoń spokojnie kontroluje sytuację i wygra ten wyścig, Kutka na drugim miejscu, no ale 5 punktów to też będzie dobra zaliczka na kolejne serie. Karoń 3, Kutka 2, czas 45:03. No i dzięki temu Kutka zrównuje się z Kurzakiem i Frankowskim. Wszyscy ci zawodnicy mają po 5 punktów. Tymczasem ma pretensje zawodnik z Gniezda, że Marcel Karoń był ustawiony krzywo i chyba faktycznie mogło tak być, chociaż będzie chciał chyba to ustawiać, a więc jeszcze wbiję tutaj na budkę na chwilę zanik w kasku, który jechał w kasku niebieskim, ale widzimy, że dopiero po wyścigu będzie mógł tam ewentualnie czegoś szukać. Tymczasem wyścig 7, tutaj Filip Krepka w czerwonym, w niebieskim Jakub Ananas i w białym Krzysztof Forest. No i w kasku żółty zobaczymy Joela Kowalskiego, zatem mamy wreszcie wyścig w pełnym składzie, co nas niezwykle cieszy. No, widzimy, że 3 zawodników już się ustawiła. My czekamy z niecierpliwością na to, aż się pojawi Krzysztof Forest pod taśmą maszyny startowej. Na razie póki co cała trójka stoi prawidłowo. Więc no, może jeszcze nie do końca prawidłowo, dopiero stoją pod taśmą maszyny startowej. Gdzie jest Krzysztof Forest teraz? To jest też ważne pytanie. Tymczasem w międzyczasie trwa ostatnia runda SGP 2 na torze w Wojens i tam podobno dobrze jeździ Bastian Petersen. To jest, proszę państwa, syn Nikiego Petersena. No to jest na pewno najbliższa rodzina. Nie wiem, czy syn, czy kto, no teraz to już nie ma znaczenia. W każdym bądź razie pokazuje wielki, wielki potencjał ten jego mość.
Tymczasem, gdzie jest Krzysztof Forest? Czy on w ogóle wie, że ma jechać? Może znowu też problemy z internetem ma. Były już członek administracji. Szukam Foresta po parku maszyn. Foresta nie ma, więc nie wiadomo, co się dzieje z załonikiem Lokomotivy Dolga w Pils. Tak, próbuję go znaleźć i cały czas faktycznie nie ma go tutaj wśród żywych. Ale to czasem są też załonicy na trybunach Astry drużyny Astra Nowa Sól, która rywalizuje w drużynowych mistrzostwach Polski juniorów. No i teraz widzimy, że spóźnił się, bo został wykluczony Krzysztof Forest, więc znowu spora utrata punktów dopiero teraz wbił. O, nie wiadomo, czy będzie chciał wyjechać, no raczej nie powinien, no bo skoro został wykluczony, no to jest chyba raczej taka prowokacja. No nie ma, że zapominamy o tym, że żurawcy przygotowani, taśma w górze. No i Krewka ma tutaj bardzo łatwe zadanie, bo ma pierwsze pole i do tego zaników, którzy powinni się raczej bić o drugie miejsce. Kuba na nas walczy z Kowalskim i kto wyjdzie z tego pedyku lepiej. Jednak już teraz Lokomotiv Wydarga wpisła nie poszedł środkiem toru i nałożył tutaj Kowalskiego, ale próbuje odpowiedzieć zanik Śląska Świętochowice i łanowo mamy walkę o dwa punkty. A więc właśnie trochę emocji mamy, próbuję odpowiedzieć Ananas, ale nic z tego. A daleko sprzedajecie w kasku czerwonym Filip Klepka. Ananas przy krawężniku teraz zostawił mu tam sporo miejsca, Żol Kowalski. No i dlaczego miałby z tego nie skorzystać? Jeden z zoników Lokomotiv Wydarga w Pils. Ostatnie okrążenie rozpoczęte. I widzimy, że spokojnie kontroluje to wszystko Filip Klepka. A walka o drugie miejsce jeszcze nie skończona. Próbuje jeszcze Kowalski walczyć, ale chyba nie da rady. Trzy punkty dla Klepki. Dwa oczka dla Ananasa, jeden punkt zgarnia Kowalski, łana walka, która też potwierdza Jakub Gurbisz, no bo wreszcie mieliśmy trochę tej walki. Mijanek może nie było, ale walka do samego końca była. I to wszyscy potwierdzą. Czas zwycięzcy biegu siódmego to 45 sekund i 15 setnych. Tymczasem w biegu ósmym ponownie zobaczymy dwuosobowy skład, no bo Patryk Usberg i Jakub Gurbisz na serwerze są, a Krzysiek Krasucki w kasku białym. I Josue Pesqueira w kasku czerwonym się nie wstawili na serwerze, no to oczywiście będą wykluczeni z tego wyścigu. Przypomnijmy, jesteśmy na stadionie w Pile. Jest teraz troszeczkę czasu, więc możemy porozmawiać trochę o tej drużynie Polonia Piła. Drużyna, która jedyny tytuł mistrzowski zgarnęła w 99 roku. No ale też te lata 90 to były złote czasy Pilskiej Polonii, przypomnijmy. Sporo załoników z Pilskiej Polonii się wywodzi. Tomasz Grapiński, Grzegorz Walasa, Rafał Okoniewski. No ale też w tej drużynie między innymi jechał Rafał Dobrucki, Hans Nielsen, Jan Krzystyniak. Czyli już takie, można powiedzieć, ikony Speedwaya. To czasem Arkadiusz Kutka chyba wbił na budkę, więc jedziemy. Więc musimy jeszcze chwilkę poczekać na start. Bo chyba chodzi właśnie o ustawienie załonika w kasku białym w biegu numer 6, czyli o Marcela Karonia, no ale tak czy siak to już jest dawno po sprawie, więc no nie ma tutaj opcji, że bieg będzie jeszcze raz powtórzony, no to wtedy by to musiało oznaczać kolejne dywagacje, dlatego raczej walimy uniknąć. No jest już chyba wszystko wejście, także powinniśmy za chwilę ruszać. Już wyjeżdża Patryk Usberg. Czekamy tylko na Jakuba Gurbisza i też już wyjechał na tor. No i zobaczymy, który z zawodników zaprezentuje się lepiej na tym wyścigu. Kask biały i kask czerwony będą oczywiście wykluczeni za przekroczenie dwóch minut, raczej za niewstawienie się na serwerze. No jedziemy tylko w dziesiątkę albo w jedenastkę, już teraz nie pamiętam, ale chyba w dziesięciu. No więc osoby, które nie, jedna z osób na pewno nie awansuje, no bo wiemy, że tak w ścisłości przypomnimy, że 8 zawodników z danego turnieju awansuje bezpośrednio, no i 9 miejsce to zawodnik rezerwowy. No chyba, że ci zawodnicy, którzy awansowali, się nie wstawią, no to wtedy będą decydować kolejne miejsca. Miejsca 10 i 11. A pytanie tylko, czy taką szansę ci zawodnicy będą dostawać, ci, którzy jechali jako rezerwowi. No bo myślę, że już ci panowie nie będą tutaj
odpuszczali, którzy awansowali. Żrawcy już przygotowani, ta dwójka stoi prawidłowo, banery oznaczające wykluczenie są już ustawione, więc chyba powinniśmy za chwilę ruszać z biegiem numer 8, który zamknie nam drugą serię startów, która trwała naprawdę długo. Streamie dość, transmisja troszeczkę się opóźniła, no, ze względu na problemy techniczne. Jeszcze do tego nie były problemy z kierownikiem, no ale na całe szczęście możemy jechać, chociaż już jest 21. Olgit, także pojedynek Kuzbera z Gurbiszem, czas zacząć. To jest pojedynek zawodników, którzy mieli oddzielne szczęście. Kuzber się spóźnił, a Gurbisz swój wyścig wygrał, no i teraz Gurbisz raczej z Kuzberem nie będzie miał szans, bo zawodnik z Rybnika miał dużo lepsze pole startowe i widzimy jedzie na poradzeniu, ale Gurbisz nie zamierza tu się poddać, jakby chciał potwierdzić, że po wyeliminowaniu tego pingu jego forma wzrasta, chociaż na razie póki co nie zmniejsza tego dystansu do Kuzbera. Pamiętajmy też, że chyba żylec z Rybnika troszeczkę uciekł, no ale to są cenne dwa punkty. No myślę, że w tego typu wyścigach najlepiej będzie po prostu dojechać do mety i spokojnie skupiać się na kolejnych wyścigach, żeby dalej awansować. Tu jeszcze odbił się w kasku żółtym Jakub Grubisz, albo jakiś tych synchro załapane. No nieważne, w każdym razie Patryk Kuzberg wygrywa z dużą przewagą. Czas 44:80. To jest chyba wyrównanie rekordu toru Adriana Frankowskiego, tak jest. Drugi jest Jakub Grubisz, a zatem Kuzberg odrabia straty za to wykluczenie, czyli ma 3, Jakub Grubisz ma 5. Podobnie jak Frankowski, Kurzak i Kutka. No i właśnie Jakuba Grubisza ponownie zobaczymy w tym wyścigu, tym razem z Filipem Klepką i z Szymonem Łobodą. Wiemy doskonale, że Sebastian Guciowski został z tego wyścigu wykluczony. Znaczy zostanie, jeszcze nie został, ale najprawdopodobniej za chwilę zostanie wyautowany z tego wyścigu, więc ponownie pojedziemy w osłabieniu, ale tym razem w trzyosobowym składzie, więc dobra trójka niż dwójka zawodników na torze, bo to daje nam więcej emocji. Jeszcze raz przypomnijmy obsadę. W kasku czerwonym miał być Sebastian Guciowski, w kasku niebieskim Jakub Grubisz, 5 punktów, Szymon Łoboda na razie póki co ma punktów 4, no i Filip Klepka ma punktów 5, więc biorąc pod uwagę tylko samą punktację, zapowiada się bardzo ciekawy wyścig. Tymczasem gdzieś Jakub Grubisz zniknął, czyżby jeszcze się nie wstawił na to, że ma jeszcze trochę czasu, ale miałem nadzieję, że zdąży oczywiście się ustawić, bo ma no, grubo ponad minutę, także na spokojnie. Tylko pytanie, czy Jakub Grubisz wie o kasku, teraz dopiero założył prawidłowy kask i dopiero teraz podjeżdża pod taśmę, a zatem na spokojnie szefa streamerów zobaczymy. W tym wyścigu jeszcze pomylił na chwilę pole startowe, ale jest już wszystko ok. Teraz tylko dobrze się ustawić. Ma jeszcze dużo czasu, także to już jest tylko kwestia sporu, to już jest tylko kwestia chwili. I ruszymy z biegiem numer 9. Naprawdę szkoda, że nie ma. Naprawdę szkoda, że nie ma tych nieobecnych, no bo myślę, że to byłyby dużo ciekawsze zawody, biorąc pod uwagę liczbę zawodników. No ale to już jest tak naprawdę problem tych, którzy się nie wstawili. A my ruszamy z biegiem numer 9, a zatem pora rozpocząć trzecią serię startów. Jakub Grubisz niebieski, Szymon Łoboda biały, żółty Filip Klepka. Widzimy ten baner Klep kibiców Rybnika zaraz za startem. Sporo fanów rybnickiego się tutaj pojawiło. Tak więc wszyscy trzymają kciuki za swojego podopiecznego, no ale myślę, że spokojnie Klepka powinien awansować, biorąc pod uwagę, że jedziemy, jak już mówiłem, w mocno zdziesiątkowanym składzie. Taśma poszła w górę, dobry start. No, myślałem, że Grubisz lepiej wystartuje, a tutaj marnuje start z drugiego pola i najpierw wygrywa z nim start Łoboda, a teraz nakłada go Filip Klepka. No i teraz Grubisz będzie miał bardzo trudne zadanie. Będzie starał się walczyć do końca, ale to nie będzie wcale takie proste ograć tę dwójkę. Łoboda jedzie po 3 punkty, to może być chyba pierwsza. Nie, to będzie druga trójka tego zanika, ale walczy Klepka dzielnie, ale nie daje rady. Tymczasem Grubisz już definitywnie żegna się z trójką. Klepka idzie na okrętkę, ale nie wiem, czy to był dobry pomysł. Stracił trochę metrów. Ładnie kredę trzyma w kasku białym. Łoboda, Klepka cały czas walczy. Ostatnie okrążenie rozpoczęte. I tutaj jeszcze walka o 3 punkty będzie mega zacięta. Czy wciśnie się jeszcze załonik z Rybnika? Nie. A zatem wygra Łoboda. Dla niego 3 punkty. Drugi Klepka. Trzeci Grubisz. A zatem drugie zwycięstwo
Szymona Łobodę, co oznacza, że on w tym momencie jest liderem tych zawodów. No, przypomnijmy, że jeżeli chodzi o pierwsze, wygrał bezpośrednie starcie, a po drugie ma o jedną trójkę więcej niż zawodnik Rybnika. Czas zwycięzcy to 45,6. W biegu 10 ujrzymy ponownie trzech zawodników. Dwóch zawodników z Lokomotivu, taka w plis i zawodnika kolejarza Opola, zatem Igor Kurzak jako pana Nancy Majcel, Karolin Krzysiek Krasucki, przypomnijmy, nie wstawił się na serwera, więc będzie wykluczony z za przekroczenie 2 minut. Tutaj narzeka na swoją formę dzisiaj Szymon Łoboda, chociaż z jego formą, chociaż dzisiaj może faktycznie sam może narzekać na dystans, ale ogólnie jego forma jest całkiem niezła. Tutaj możemy spojrzeć jeszcze na boksy danych zawodników. Widzimy Marcel Karoń obok Szymona Łobody. Numer 3 to Żol Kowalski. Tutaj prosty ten boks, ale za to ciekawie wyglądają boksy Igora Kurzaka. Ciekawie wyglądałby boks Guciowskiego, gdyby się Guciowski faktycznie pojawił. Krzysztof Forest. To jest bardzo ciekawy wyglądający box. Box 8. Pusty, 9. Pusty. Kutka bardzo ładnie się prezentuje w swoim boksie. Pozostali zawodnicy też niczego sobie. No tutaj numer 11 to miał być Filip Krewka i widzimy tylko flaga Rybnika. Tymczasem widzimy kolejnych zawodników. Boksy. Jakob Kubisz, taki prosty boksik, tylko jedno krzesełko, no ale przecież nie chodzi tutaj o wygląd tego boksu, tylko chodzi o to, żeby można było po prostu odpocząć. Wracamy do wyścigu w 10. W kasku niebieskim Igor Kurzak. Do tej pory zgromadził punktów, już mówimy ile, 5. W kasku białym Jakub Ananas zgromadził punktów 3, więc na razie jest pod kreską, a w kasku żółtym wystartuje Marcel Karoń, który ma punktów 4, więc dla każdego z tych zawodników jest to ważny wyścig. No przede wszystkim dla Jakuba Ananasa, który na razie póki co przegrywa z Kowalskim. No ale jeżeli tutaj urwie punkt, no to oczywiście wskoczy na pozycję na razie rezerwowego. No ale myślę, że dla zawodnika Lokomotivu chodzi głównie o to, żeby awansować jako stały uczestnik ćwierćfinału, a nie tylko jako rezerwa. No zobaczymy, jak teraz pójdzie start przede wszystkim z tego trzeciego pola. Temu zawodnikowi, jak pójdzie też reszcie ten start, kto najlepiej, Karoń z czwartego, nie, to już las Lokomotiva, tu lagi chyba zawodnika w kasku żółtym, no nie będzie oczywiście wykluczony, no fatalne dzisiaj, fatalnego pecha dzisiaj ma Karonia, więc Lokomotiv prowadzi podwójnie, prowadzi Kurzak, drugi Ananas, na trzecim mamy Marcela Karonia. No teraz pytanie, czy Ananasa stać tutaj na pokonanie swojego klubowego kolegi? Kurzak jedzie świetne zawody i potwierdza to samo, że jego forma rośnie, a teraz wciska się w białym kasku Jakub Ananas, ale nie dał rady swojemu partnerowi z Lokomotivu. Na prowadzeniu cały czas Kurzak, ale cały czas walczy z nim Jakub Ananas. Daleko z tyłu jest Marcel Karoń, który ledwo jedzie, ale jedzie. Chce ukończyć ten wyścig, mieć jeden punkt. Tymczasem trwa walka jeszcze o 3 punkty. Ostatnią szansę ma Ananas, ale nie wykorzystaje. Zatem 3 punkty zgarnie w czasie 45-60 Igor Kurzak. Drugi jest w kasku białym Jakub Ananas i teraz dopiero do bety dojeżdża zrezygnowany Marcel Karoń. No ale 5 punktów to te, no ale tak, 5 punktów to jest zawsze lepiej niż 0. Tak więc ja mam nadzieję, że udało się dojechać do mety. W biegu numer 11 zobaczymy Patryka Kuzbera i Joela Kowalskiego, Ricardo Halda i Oliwier Bekiejski na serwer się wstawić, czy nie wstawią, także ponownie dwuosobowy skład. No i kolejna szansa dla Patryka Kuzbera na odrobienie tego, co stracił poprzez wykluczenie z wyścigu numer 2. No i teraz jest szansa na kolejną trójkę. No bo niestety, żeby Żol Kowalski postawił mu tu jakieś twarde warunki, chociaż żużlowca w Śląsk-Krasie Dochowice nie należy lekceważyć. Teraz jeszcze wracając do tego, co mówiłem, że mamy tutaj Żelazów Astry, Nowa Sól. Pytanie, czy ta drużyna w ogóle wystartuje w rozgrywkach ligowych, jeżeli będzie drugi poziom rozgrywkowy.
No jeżeli powstałby taki poziom, no to teraz pytanie, jakie drużyny tam zobaczymy? No mówi się o Polonii Piła, może właśnie Astra Nowa Sól. No mówiło się może o przejęciu Tarnowskiej Unii, o Orle Łódź, ale na te dwie ostatnie drużyny to ja mam słabe nastawienie. No i teraz pytanie jeszcze, co będzie z tymi ekipami, które jeszcze kiedyś działały. No mówiło się o Kaskadzie Równym, Borys Wyrstakow chce podobno Kaskady zreaktywować, a byłoby na pewno bardzo ciekawe. Mamy Komedę Olkic, także Kuzberg kontra Kowalski w takich mini derbach. Śląska taśma poszła w górę. No i pierwsze pole zdecydowanie wykorzystał Patryk Kuzberg. Teraz lekko nałożył się na załonika w kasku białym, a ten wjeżdża w kredę. No i rzeczy z połowy, chociaż te dwa punkty, żeby dowiózł, te pięć punktów będą naprawdę miały znaczenie w kontekście walki o bezpośredni awans. Patryk Kuzberg spokojnie jedzie po drugą trójkę, będzie miał 6 punktów i tym samym Kuzberg skarczy do ósemki już z pewną przewagą psychiczną nad rywalami. Pięknie Kuzberg jedzie, ładnie trzyma kredę, teraz troszeczkę oczy za szeroko, ale dobrze jedzie załonik z Rybnika. Nie musi tak bardzo dyskretnie tej kredy trzymać, no ale też stara się tutaj jak najszybciej te cztery kółka pokonać i robi to z dużym zapasem. Pytanie, czy będzie nowy rekord toru? Odpowiedź brzmi nie. 44,95, ale to jest bardzo dobry czas jak na tor pilski. Drugi jest Żor Kowalski, a zatem Kowalski ma 5, Kuzberg ma 6. W biegu 12 Adrian Frankowski, Arkadiusz Kutka i Krzysztof Forest się zaprezentują. Tylko pytanie, czy Krzysztofa Foresta czy jeszcze kłótnia, a propos, czy nie pokonać, czy nie, no można tak powiedzieć, no ale to już sami to ocencie. Tymczasem pytanie, czy Krzysztof Forest wystartuje w tym wyścigu? Bo widzimy, że na serwerze Forest jest, ale nie ma go. Na razie póki co pod taśmą maszyny startowałem, być może się ustawi. Na razie stoi w kasku białym Arkadiusz Kutka. 5 punktów tego załonika na razie. W kasku czerwonym ustawia się Szacer Frankowski, także 5 punktów i teraz wyjeżdża w kasku żółtym Krzysztof Forest. Nowy nawet, jak przypomnijmy, Lokomotiv Dargaw Pils. No na razie póki co Forest dzisiaj rozgrywa o bardzo słabe zawody. Jest na razie na ostatnim miejscu, żeby można tak patrzeć, bo jedzie 11 zawodników, no i on zajmuje to 11 miejsce. Gdyby wygrał, no to zrównałby się punktami z Kowalskim i Ananasem, ale nie sądzę, żeby wśród takich kotów miał wygrać, chociaż oczywiście nikogo nie wolno lekceważyć. Teraz już przygotowani do wyścigu, banery są ściągane, no to jedziemy z biegiem numer 12. Tempo przyspieszamy, no bo wiemy doskonale, że szkoda tutaj tracić czasu. Czerwony Frankowski, biały Kutka, żółty Forest. Powinni załonicy za chwilę wystartować do wyścigu numer 12, który zakończy trzecią serię startów na stadionie przy ulicy Bydgoskiej. Jeszcze ostatnie poprawki Michała Bułki oczywiście, czyli kierownika startu. Chyba chodziło o ustawienie Krzysztofa Forysta. On musi uważać, bo ma ostrzeżenie. No ale jest wszystko ok, także jedziemy z biegiem numer 12. Kto wygra? Oj! No i teraz Adrian Frankowski sam się ukarał i nie wiem, czy on nie dotknął taśmy. A jeżeli tak faktycznie było, no to bieg, no to zobaczymy dwuosobowy skład. No i myślę, że popularny Gucio będzie miał sporo petycji do siebie. I tak się właśnie dzieje, no bo zostaje z tego wyścigu wykluczony. No i oczywiście do tego wszystkiego otrzymuje ostrzeżenie załonik. Z Częstochowa, co to Krzysztof Forest już spokojnie ma 2 punkty, ale może powalczy tutaj o wygranie tych zawodów. Przypomnijmy, Arkadiusz Kutka to jest załonik bardzo już z pewnym doświadczeniem, z pewnymi umiejętnościami, no ale nie jest to załonik, który jest robokopem i też można go pokonać. Zresztą każdego załonika tutaj można pokonać na dystansie. Żołowcy już przygotowują się do tego wyścigu. Przypomnijmy, że w następnym tygodniu już rusza runda rewanżowa
ósma kolejka pierwszej ligi oraz ekstraligi. Dużo ciekawych spotkań oczywiście na naszej, oczywiście na YouTubie. Także zachęcamy do śledzenia naszych transmisji i oczywiście zachęcamy też do udzielania się aktywnego, czy to tutaj pod, na czacie w Minecraft, czy w komentarzach pod streamami. To czasem ruszy już wyścig i widzimy, że Forest jakoś specjalnie nie chciał wygrywać tego startu, spokojnie wystartował z czwartego pola i spuścił trochę obejście, chyba pozwolił Kutce pojechać, a to nie idzie po spokojne dwa punkty, teraz jeszcze się odbił. No dwa punkty oznaczać będą, że będzie miał cztery dalej, będzie ostatni w turnieju, ale jego sytuacja nie będzie wcale aż taka tragiczna, ale widzimy, mocno się męczy zawodnik w kasku żółtym, jakby miał jakieś problemy z motocyklem, albo po prostu nie pasuje mu tor w pile. Za chwilę Arkadiusz Kutka rozpocznie ostatnie okrążenie, no i teraz pytanie, czy będziemy mieli dubla? No chyba nie. Widzimy, że Forest teraz wjeżdża na ostatnie okrążenie, więc dublowania nie będzie. Ostatni wiraż pokonuje Arkadiusz Kutka. Rekordu toru chyba nie ma, 44-60, a jest jednak chyba rekord, 44-65. Niech to ktoś zdefiniuje, sędzia Patryk Kinel, ale, jeżeli, ale to jest chyba nowy rekord toru na stadionie przy ulicy Bydgoskiej, 44-65. Drugi jest Krzysztof Forest. Tak więc wiele wskazuje na to, że faktycznie mamy nowy rekord toru. Ja sam sprawdzę. Tak, to jest nowy rekord. Tak, pobity o 15 setnych wynika Adriana Frankowskiego z wyścigu numer 5. No i myślę, że Arkadiusz Kutka ma prawo do ogromnej radości, no bo pokazał się z naprawdę dobrej strony. Tymczasem za chwilę trzecia, czwarta seria startu, wyścig 13, w którym zobaczymy, no właśnie kogo, już teraz patrzymy. W kasku żółtym Krzysztof Forest, Krasucki, Bekierski nie jadą, ale pojedzie Szymon Łoboda w kasku żółtym. Tak więc ciekawy dość pojedynek tych wyzwaników. Łoboda ma szansę na łatwą, wydaje się, trójkę, no bo widzimy, że Forest strasznie się męczy. No ale jeżeli Forest dobrze się zaprezentuje w tym wyścigu, jeżeli chodzi o start, no to jest szansa na to, aby wolą uciekać. Widzimy, że jeszcze widzimy, że Krzysztof Forest jeszcze tankuje motocykl. Już ten motocykl zatankowany, więc powinien wyjeżdżać. Ma jeszcze trochę czasu. Tymczasem czekamy z niecierpliwością na start. Już gotowy Szymon Łoboda, ustawiony był poprawnie, także czekasz się ustawił Krzysztof Forest. Tutaj Patryk Kuzber pogania swojego torowego rywala, żeby się ustawił. No i widzimy, że wyjechał już teraz Krzysiek Forest. On pojedzie w kasku koloru czerwonego, najbliżej krawężnika, więc jest szansa, żeby wreszcie wykorzystać potencjał startowy, bo ma najlepsze pole startowe. Tego dlaczego jest ustawiony w żółtym kasku, to jest też ciekawe, raczej w żółtym. O, teraz dopiero założył inny kask, zatem wszystko jest już ok, a zatem czekamy. Krzysiek Forest ma jeszcze dużo czasu, żeby się ustawić. No 10 sekund, ale już widzimy, jest git, także nie będzie drugiego ostrzeżenia i nie będzie wykluczony i to nas bardzo cieszy. No to Forest i Łoboda, wyścig numer 13. Oby nie był dla tej dwójki pechowym biegiem. Komendał git poszła, więc czekamy zatem już na uruchomienie procedury. Za chwilę taśma pójdzie w górę i kto lepiej spod taśmy? Chyba jednak Łoboda. Widzimy, że Forest znowu słabo wystartował, a Łoboda spokojnie jedzie po kolejną trójkę. Przypomnijmy, Szymon Łoboda to jest zawodnik, który jeździł, a teraz nie wiem, czy ja dobrze mówię, że ktoś ma jego dane o jego pierwszym klubie, no to będę bardzo wdzięczny. To jest chyba zawodnik, który zaczynał swoją karierę w Opolu, teraz jeździ w Warwachwalu, bardzo zielona góra. No i proszę bardzo, jak ładnie i lekko teraz odprowadza wszystko Szymon Łoboda, bardzo blisko krawężnika, dobrze tę karierę trzyma. O, jest szansa na bardzo dobry czas, jeżeli tylko nie popełni błędu na ostatnim łuku. Teren łuk pokonany czysto, Forest spokojnie jedzie po dwa punkty. Ostatni łuk pokonuje Łoboda i czy to będzie rekord toru? Nie, troszeczkę za wolno. O pół sekundy gorzej niż Kutka, ale 45-15 i 3 punkty są. Także wielkie brawa. Dwa punkty zgarnia w tym wyścigu w kasku koloru niebieskiego.
Krzysztof Forest. Za chwilę wyścig numer 14 i to jest pierwszy raz, kiedy zobaczymy pełną stawkę, no bo mamy Marcela Karonia, Adriana Frankowskiego, Patryka Kusbera i Filipa Klepkę i to jest od razu starcie, można powiedzieć, hitowe, jeżeli chodzi o ten wyścig, także no tym bardziej się cieszymy, że tych panów oglądamy na torze. Tylko pytanie jest proste, czy wszyscy są? Są wszyscy, tak. Są wszyscy na segwerze, widzimy, że cała ta... że trzech zawodników już stoi na swoich polach, czekamy jeszcze na to, aż na swoje pole ustawi się Marcel Karoń, ale już się ustawił, jeszcze tylko szybka zmiana kasku i będzie mógł za chwilę popularny ZRT-cikowy pojechać. Wszyscy już są przygotowani, czekamy tylko na uruchomienie zegara 2 minut, no i zobaczymy wreszcie pełną stawkę w tym w jednym wyścigu, co rzadko się zdarza, ale za to bardzo ciekawe zapowiada się wyścig 16, w którym Jakub Ananas będzie miał za zadanie tylko dojechać do mety, no bo Holta, Guciowski i Pesqueira nie są na serwerze, więc taki to mamy tutaj turniej w pile. Tak jak wcześniej powiedziałem, takie turnieje też niestety muszą się odbyć. Ale my niestety na to wpływu nie mamy. Tymczasem znowu mamy przerwę. Tylko pytanie, czym tym razem jest spowodowana ta przerwa? Chyba znowu ktoś się wbił na budkę sędziowską. Nie, nikogo nie ma, widzę, więc nie wiem, dlaczego nie jedziemy. Teraz zapewne uruchomiony został zegar 2 minut. Tak więc czekam na wielkie emocje, no bo w końcu to jest pierwszy wyścig w czterosłonnym składzie. Kask czerwony, Marcel Karoń. Do tej pory nowy nawet jako Polak gradził punktów 5. W kasku niebieskim Adrian Frankowski, punktów 5. Również tak jak Karoń i na razie obaj panowie są na granicy awansu. W kasku białym Patryk Kusberg punktów 6 i Filip Klepka w kasku żółty punktów 7 na swoim koncie ma ten zawodnik. No tutaj sędzia pisze, żeby brać popcorn, bo mamy komplet 4 zawodników. No i w sumie tutaj można się z tym zgodzić. Jeszcze tutaj Adek Hankowski jedzie z ostrzeżeniem, także w porę się upomniał kierownik startu Michał Bułka, bo przecież w poprzednim swoim starcie Franek nie wytrzymał, został wykluczony i do tego zostało ostrzeżenie za ruch pod taśmą. Ja miałem nadzieję jednak, że szybko zostanie ta czwórka ustawiona i że będziemy mogli za chwilę ruszać z wyścigiem numer 14. Marcel Karoń, przypomnijmy, zaczynał swoją karierę w kolejarzu Opole i do tego Opola wraca. Adrian Frankowski to zawodnik, który zaczynał w Zielonej Górze, teraz broni barw Włókniarza Czesława. Patryk Kusberg to nie przerwanie zawodnik, który broni barw Rybnickiego Rowu, podobnie jak Filip Klepka. Też zawodnik ekipy Rekinów. Jeszcze ustawiany jest w kasku czerwonym Marcel Karoń. Chyba jest wszystko ok. Tak, jest git. Czas właściwie mija na ustawienie się. Zostało 15 sekund, a baner jest ściągany. No to niech się zacznie ta ślanka wreszcie, bo mamy 4-osobowy skład, także kto teraz przyszedł, niech nie pożałuje tego, co się za chwilę będzie działo. Karoń czerwony, niebieski, Frankowski biały, Kusberg żółty, Klepka. Jest już komenda Olgi, także za chwilę zostanie uruchomiona procedura startowa. Zielone światło zapalone i czekamy na taśmę i poszli, kto najlepiej. Wydaje się, że Karoń, ale nakłada go Frankowski. Nie, jednak wściska się Kusberg. No i proszę, jak wściekły hart teraz poszedł Patryk Kusberg, ale nakłada go Frankowski, a Karoń już się kompletnie nie liczy. No fatalne dla niego są w tym dzisiaj te zawody. I rezygnuje z dalszej jazdy, a Frankowski próbuje odrobić to, co stracił. Na drugim miejscu w kasku koloru białego jedzie Kusberg. Teraz troszeczkę się podbijał i zbliża się do niego Filip Klepka, a Adria Frankowski jedzie po pewne 3 punkty. Też są Klepka dorwał Kusbera. No i taka strata punktów Patrykowi może trochę zaszkodzić, ale będzie miał tych punktów 7. Klepka będzie miał 9, a Frankowski 8. I tak właśnie zawodnicy wyjaśniają nawet. Adria Frankowski 3, czas 45.05. 2 dla Klepki, 1 punkt dla Kusbera. O, szkoda Marcela Karonia, który wyszedł z serwera, wściekł się, więc najprawdopodobniej rezygnuje z dalszej jazdy. No i oby się to nie okazało opłakalne w skutkach, bo ma 5 punktów, ma też 1 trójkę, więc... No miejmy nadzieję, że... W sensie tak, a nie inaczej, to czasem ktoś wbił na budkę. Tak jest, witam. Ja tylko chciałbym pozdrowić
Żużlawkę, która mi kibicowała dzisiaj na impie. Szkoda tylko, że niestety muszę się wycofać z zawodów ze pewnych powodów. Chciałem pozdrowić również osobę, która przyczyniła się do tych powodów. Ja dalej nie mam zamiaru jechać. Dziękuję. To był Marcel Kamień, który ogłosił, że rezygnuje z tych zawodów, więc oczywiście tej osoby, która przyczyniła się do tego, może powiedzieć, upadku Tytana, nie pozdrawiamy. No i też oczywiście trzymamy gorąco kciuki na szybki powrót na starcie Opola z Poznania, bo przypomnijmy, Marcel Karoń będzie już raczej w pełni gotowości na starcie poznańsko-opolskie. Raczej opolsko-poznańskie. W biegu 15 ponownie czteroosobowy skład, więc proszę bardzo, ta seria to duży progres. W kasku koloru czerwonego Jakub Gurbisz, w kasku niebieskim Joel Kowalski, w kasku białym Arkadiusz Kutka i w kasku żółtym Igor Kurzak. Jeżeli to Kowalski ogląda, to proszę powiedzieć, czy dobrze wymawiam jego imię, Joel. Jeżeli nie, no to prosiłbym taką informację na PW, jak poprawnie wymawiać to imię, no bo jednak jest to czasami trudne, tak jak było na przykład z zawodnikami Landshut, Ulrich Zimmermann, Richard Stieglitz, czy chociażby Raul Schachschneider, który już nie będzie ponił barw tej drużyny. To czasem jeszcze Jakub Gurbisz szuka odpowiedniego próbnego startu, ale jest już chyba wszystko okej. Okay. Także Gurbisz już ustawia się jako ostatni i tylko on zostaje do ustawienia, no bo reszta stoi prawidłowo. Tak więc jeszcze raz Gurbisz czerwony, niebieski Kowalski, Kutka biały, żółty Kurzak. No i w gronie kandydatów do zwycięstwa powinien być raczej Jakub Gurbisz, który jedzie w kasku koloru czerwonego i do tego dobry dzisiaj ma zawody, chociaż WOS przeżywa lekki regres formy, jeżeli chociaż ten turniej zaczął od trójki, potem dwójka i jedynka. Jeszcze musiał lekko się cofnąć, zawodnik w kasku czerwonym jeszcze ma trochę czasu. Spogląda na ten zegar Michał Bułka, czas minął, ale jest wszystko ok, a więc zdążył przed upływem dwóch minut. Także wszystko jest ok. I rozpoczynamy gonitwę numer 15. Gurbisz, Kowalski, Kutka, Kurzak. Czekamy już tylko na poniesienie taśmy. Za chwilę żużlawcy ruszą do biegu numer 15. Poszli! I świetny start krótki z trzeciego pola, nie najlepiej Gurbisz z pierwszego, to jest na pewno ciekawe. Kurzak się tam podbijał, ale nie wjechał na trawę i nie ma mowy tutaj o kanapce, zatem prowadzi Kutka, a tymczasem był odpowiednia Kowalski, Kurzak to wykorzystuje, Gurbisz drugi, no te dwa punkty raczej Gurbiszowi już dadzą pewny awans do ćwierćfinału, a prowadzi Arkadiusz Kutka, który zamierza tutaj jeszcze walczyć o zwycięstwo w tym turnieju. Kutka przed Gurbiszem, trzeci Kurzak, a daleko stoi Kowalski. No i będzie się musiał w ostatnim swoim starcie Kowalski napocić, żeby awansować do półfinału, do ćwierćfinału oczywiście, czyli do następnej fazy. Ostatnie okrążenie już rozpoczęli zawodnicy, Gurbisz cały czas blisko Kutki, ale ten nie zamierza odpuścić, pięknie trzyma kredę i czyżby nowy kolejny rekord? Chyba nie, 45,20, 3 punkty dla Kutki, 2 dla Gurbisza, punkt dla Kurzaka bez punktu Kowalski, więc można powiedzieć podwójna wygrana Gniezna w turnieju w Pile, ale wiemy doskonale, że to są zawody indywidualne. No i co to daje tym zawodnikom? No na razie póki co Żol Kowalski jest za Karoniem, ale w ostatnim wyścigu jedzie tylko z Frankowskim, więc najprawdopodobniej powinien łatwe punkty zgarnąć. Teraz czy faktycznie się upewnię, czy tylko z nim? Odpowiedź brzmi tak. Więc powinien spokojnie dowieść te dwa punkty. A tymczasem wyścig 16. Jako pana nas jedzie sam w tym wyścigu, no bo trzech zawodników na serwerze nie ma, a mieli być jeszcze Ricardo Holta, miał być Sebastian Guciowski i Josué Pesqueira, zatem osamotniony w tym wyścigu jedzie w kasku koloru żółtego jako pana nas. No i oczywiście no cel jest prosty, dojechać do mety i żeby nie popełnić błędu. No co te trzy punkty dadzą Jakubowi Ananasowi? Dadzą na pewno dużo, już teraz patrzę, tak, dadzą dużo, ponieważ wskoczy on do ósemki, będzie miał 8 punktów. Tak więc zadanie jest proste, po prostu do mety dojechać. No oczywiście trzymamy gorąco kciuki, żeby tak się stało. Już wystartował i teraz spokojnie będzie raczej pokonywał te 4 kółka. Oczywiście może uda mu się jakiś czas wykręcić.
O, jeszcze raz powtórzę, trójka Ananasowi daje w tym momencie awans do półfinału, no bo w tym momencie wypchnie na ostatnie miejsce Kowalskiego, Karonia, no i Forysta wypchnie na pozycję rezerwowego. No i też pod Kieską, minimalnie nad Kieską będzie Patryk Kuzberg, więc też będzie musiał rybniczeń zachować szczególną ostrożność, a Kuzberg przecież jedzie w biegu numer 17. Tymczasem widzimy ostatnie okrążenie, za chwilę rozpoczyna Jakub Ananas, widzimy spokojnie, nie spieszy się, chociaż całkiem nieźle trzyma się tej ścieżki, nie jedzie jakoś blisko krawężnika, jedzie lekko odsunięty, jedzie takim świadeczkiem toru, ale najważniejsze, że 3 punkty dowiózł. Czas 46 sekund, jest chyba jeden z gorszych, ale nie liczy się efektowność, a efektywność, ta efektywność zobaczyliśmy w postaci 3 punktów zawodnika Lokomotivu. I w tym momencie Jakub Ananas zrównuje się z Jakubem Gurbiszem i Adrianem Frankowskim, mają po 8 punktów, Filip Krepka ma 9, Kurzak 9, Świetne zawody Kurzaka, Łoboda 10, no i prowadzi Arkadiusz Kutka, który tylko raz przegrał. Było to w chyba drugiej serii, z tego co pamiętam. Kutka wtedy przegrał z... Już teraz patrzę, z Marcelem Karoniem. Bieg 17 przed nami. Tutaj już nie ma mowy o osłabieniu, no bo jedziemy wszyscy w 4. W kasku czerwonym Szymon Łoboda. Do tej pory widzę lider rozgrywek i jeżeli wygra ten wyścig, no to na pewno zakończy zawody na drugim miejscu, no ale może powalczyć tutaj o zwycięstwo, no bo jedzie w kasku niebieski Patryk Kuzberg, w kasku białym Jakub Ananas i w kasku żółtym Arkadiusz Kutka. Kutka, jeżeli wygra ten wyścig, no to oczywiście zapewni sobie ostateczny triumf i to będzie jego pierwsze zwycięstwo na poziomie indywidualnych mistrzostw polskich. Przypomnijmy, w tamtym sezonie Kutka nie startował, no bo przecież Arkadiusza Kutki nie było w tamtym sezonie. To jest zawodnik, który zaczyna dopiero swoją karierę, przypomnijmy. I na razie póki co pokazuje wielki potencjał zawodnik, który od tej kolejki będzie już bronił barw startu Gniezno. Jeszcze ostatnie poprawki dotyczące chyba właśnie Szymona, nie przepraszam, właśnie Arkadiusza Kutki. Wisi tutaj koło niego w kasku żółtym Michał Bułka. Musi się lekko przesunąć do przodu, bo stało odrobinkę za daleko. Jak patrzymy na czas, czasu jeszcze trochę jest, dokładnie 30 sekund, no ale wszyscy sobie prawidłowo. No to rozpoczynamy piątą serię od mocnego uderzenia. Może to jest wyścig o zwycięstwo w turnieju. Czerwony Łoboda, niebieski Kuzberg, biały Ananas, żółty Kutka. Jeszcze Michał Bułka sprawdza, czy wszystko jest ok, ale chyba wszyscy sobie prawidłowo, także... Także panie Michale, prosimy o jak najszybsze puszczenie tej taśmy, raczej o uruchomienie procedury, bo ja już nie mogę się doczekać na ten start. To jest wyścig, który może zadecydować o zwycięstwie w turnieju. Widzimy, strasznie długo zwleka z tym znowu kierownik startu, niepotrzebnie. Nie to, żebym miał oczywiście coś do Michała Bułki, wręcz przeciwnie, bo dzisiaj ustawia naprawdę bardzo dobrze, ale czasami za długo zwleka i to też troszeczkę deprymuje załoników. Znowu mamy jakąś dużą przerwę. Teraz zdecydował się Olgit napisać, także rozpoczynamy wyścig 17. Taśma poszła w górę, kto najlepiej? Łoboda z pierwszego. Co zrobi? Kutka wciska się w niebieskim kasku. Kuzberg, ale nie daje rady, najpłaszcze Kutka na ostatnim miejscu. To oznacza, że Szymon Łoboda wygra ten pojedynek, wygra tę rundę 1-8. Będzie miał 4 trójki, 1-1. Kutka tymczasem wciska się przed Ananasa i stara się jeszcze mu ten pomysł z głowy wyrwać, ale jeżeli Kuzberg go tu przypilnuje, no to Kutka nie wygra tych zawodów. No i może być tutaj nie dość ciekawe, tymczasem odbił się Kutka i spada z ostatnie miejsce i korzysta z tego jako pana nas. No ten jeden punkt dla zawodnika Lokomotivu będzie miał ogromne znaczenie, no bo może dać mu 8. Ostatnie okrążenie rozpoczęte. Kuzberg jeszcze walczy z Łobodą, żeby zabrać mu te 3 punkty, ale chyba nic z tego nie będzie, ale ta dwójka Kuzbergowi też się przyda. 3 punkty zgarnia w czasie 40-30 Szymon Łoboda i to jest zwycięzca tego turnieju, nie oszukujmy się tego powiedzieć. Drugi jest Kuzberg, trzeci jest Ananas, czwarty jest Kutka. Szymon Łoboda wygrywa rundę w pile i daje sobie niesamowitą przewagę psychologiczną. Już widzimy, że nikt nie ma
prawa zabrać mu tego zwycięstwa. Widzimy, jak się cieszy zawodnik w kasku koloru czerwonego. Uradowany od ucha do ucha jest ten jego mecz i bardzo nas to cieszy, no bo uwierzył w siebie, że może walczyć do końca. Tymczasem bieg numer 18 w kasku niebieskim Marcel Karoń, ale wiemy, że Marcel Karoń zrezygnował, a więc w tym biegu pojedzie tylko Krzysztof Forest i Jakub Gurbisz. Ci panowie tankują jeszcze, już wyjechał teraz z tego tankowania Jakub Gurbisz. Czas 2 minut ruszył, więc trzeba jechać. No, panie Jakubie, bo czas ucieka, a nie chcemy chyba tutaj, żeby pan został wykluczony. Teraz dopiero zdecydował się wyjechać. A gdzie jest Krzysztof Forest? Teraz szukam tego jego mościa. A pan Krzysztof znowu chyba nie wie, że jedzie. Stoi tutaj, widzimy AFK. On ma jechać w kasku koloru białego. Ale widzimy, że nie zależy chyba Forestowi na to, żeby wyjechał na tor. Stoi sobie tutaj na wyjściu z pierwszego łuku na trybunie. Czyżby zrezygnował? No i to jest błąd, no bo przecież Forest w ten sposób traci szansę na rezerwowego. No bo przecież Olek Kowalski jedzie w biegu z Frankowskim, będzie miał... dwa punkty, a to znaczy, że na pewno rezerwowego będzie i Foresta nie zobaczymy. No i teraz pytanie, czy stać go będzie tutaj na wyjazd, bo na razie póki co nie wyjeżdża. Czasu nie ma zbyt wiele, już teraz patrzę ile. 10 sekund, to i ten nie zdąży, nie ma mowy. To będzie wykluczony za przekroczenie 2 minut. No i tymczasem, no i w tym samym Forest zawsze była szansa na bezpośredni awans, a zatem Jakub Kurbisz w tym momencie zrównuje się z Arkadiuszem Kutką, a to oznaczać będzie, że będziemy mieli bieg dodatkowy. No, zobaczymy, czy też będzie potrzebny bieg dodatkowy o któreś inne miejsce, ale chyba nie do końca. Przypomnijmy, że biegi dodatkowe są tylko ewentualnie, żeby rozstrzygnąć, kto stanie na podium oraz ewentualnie, kto miałby awansować z jakiej pozycji, w sensie tam na przykład, jeżeli a więc walka miejsca 8 pomiędzy 2 zonikami, to wtedy będzie można ten bieg rozstrzygnąć. A Jakub Gurbisz, widzimy, wystartował i spokojnie ginie po 3 punkty, więc emocje tutaj mamy jak na meczu Brazylia-Niemcy na półfinale Mundialu 2014, gdzie było 1-7. Niemcy sobie po prostu strzelali, Brazylia płakała, a wszyscy mówili o jednostronnym spotkaniu, bo to była jedna wielka nuda. A raczej można powiedzieć, że była to jedna wielka pomyłka. Tutaj o pomyłce nie ma mowy, bo Jakub Gurbisz idzie spokojnie po 3 punkty, nie popełnia błędu. No i też najważniejsze, że w takim wyścigu też daje sobie dojechać do mety. Nie wypadnie raczej poza banda, zatem te 11 punktów wyznaczać będzie, że zrównuje się z Arkadiuszem Kutką i w ostateczności może to być bieg o podium. Czas 45:95 Jakuba Gurbisza, ten, tak jak mówiłem, zrównuje się w tym momencie z swoim klubowym kolegą z zespołu. W biegu 19 zobaczymy Adriana Frankowskiego w białym i Żela Kowalskiego w kasku czerwonym. Tutaj widzę, że coś Mateusz Cierniak słowo pojechał. Jeżeli ktoś ma taką opcję, to ich mi tutaj w Minecraftie napisze, bo nie chcę tutaj odpalać teraz YouTube'a z komputera, a raczej z telefonu też nie mam na to zbytnio czasu. Mamy informację oczywiście o wykluczeniu zawodników w kasku żółtym i niebieskim, ale panowie w białym i czerwonym jeszcze się zaprezentują. Adrian Frankowski, teraz tak patrzę, Franek ma punktów 8 i też jest zrówna punktami z Kutką i Gurbiszem, więc może być ciekawy wyścig o trzecie miejsce, no bo w ostatnim biegu jedzie Kurzak. I jedzie, no właśnie kto? Kurzak jedzie i jedzie w ostatniej serii jeszcze Klepka. A, przepraszam, Filip Klepka jedzie, który ma punktów 9. No i to może zacząć się Klepka, zajmie miejsce drugie, a 4 zawodników będzie się biło o jedno miejsce na podium. No to byłby ciekawy bieg dodatkowy, ale do tego musi... się tutaj skoncentrować. Tak jak mówiłem, Kowalskiemu 2 punkty w zupełności wystarczy, no bo dzięki temu
wskoczy do ósemki i z 7 punktami awansuje do ćwierćfinału. Kibice Frania się pojawili, Marcel Depa też, a raczej Marcel Torcel. A tu widzimy, że Bartłomiej Kowalski może zostać mistrzem świata juniorów, jeżeli wygra swój bieg, jeżeli wygra bieg finałowy. Ale musimy jeszcze na to wszystko poczekać. Kowalski musi awansować do finału i wygrać, no. Więc oczywiście zobaczymy, co tam pokaże żylec wrocławski Sparty. A my tymczasem skupimy się na wyścigu numer 19, gdzie jadą Kowalski i Frankowski. No i widzimy, że świetnie wystartował Frankowski, ale proszę bardzo, teraz wciska się Kowalski. No i co? Na razie pachnie niespodzianką, no już teraz nie, ale startem Kowalski pokazał, że faktycznie to pierwsze pole dzisiaj jest najlepsze. Na drugim miejscu mamy w kasku czerwonym teraz Kowalskiego, Frankowski mu już uciekł, ale te 2 punkty Żylewcowi Śląska Świętochowice dają awans do ćwierćfinału indywidualnych mistrzostw Polski i to na pewno cieszy nie tylko myślę, że nie tylko cieszy to kapitana Michała Chroka, ale także sędziego Patryka Kinela, który został jednak w Śląsku Świętochowice, miał iść do Gorzowskiej Stali, ale jednak postanowił zostać i wspierać ekipę ze Świętochowic. Tymczasem Adrian Falkowski wygrała w czasie 45-15 i dzięki temu zrównuje się z Grubiszem i Kutką. No i teraz pytanie, co zrobi Klepka. No bo jeżeli Filip Klepka wygra wyścig, no to zajmie w tych zawodach 2. miejsce. A 2 punkty Kurzaka będą oznaczać, że zobaczymy 4 zawodników o 3. miejsce. Ale najpierw musi do tego biegu 20 dojść. To jakie są możliwości, jeżeli dobrze widzę, tak, Kurzak, ale jeżeli wygrałby Kurzak przed Klepką, no to byłaby sytuacja odwrotna. Zatem zwycięzca tego wyścigu będzie 2. zawodnikiem turnieju. Igor Kurzak idzie z lepszego pola, ale przypomnijmy, że pole nie ma to wielkiego znaczenia. Też liczą się umiejętności. Klepka jest bardziej doświadczonym zawodnikiem i jego akcje tutaj stoją wyżej, ale nie wolno tutaj lekceważyć Igora Kurzaka, który idzie bardzo z dobre zawody, pomimo faktu, że miał Kutkę, miał Gurbisza, miał Kuzbera jako przeciwników, miał Karonia między innymi też. No to jednak pokazał, że potrafi się wpasować w tych najlepszych zawodników. Jeszcze raz obsada, kask czerwony Igor Kurzak, punktów 9. Kask biały Filip Klepka, również punktów 9. Jeszcze będzie ustawiony tutaj na pewno Igor Kurzak, bo sobie chyba odrobinkę za krzywo. Dla tych, którzy dopiero teraz się pojawili, przypomnijmy, że jeżeli zawodnicy mają tyle samo punktów, ale jeżeli chodzi o miejsca na podium albo o miejsca, które mają rozstrzygać o awansie, no to na pewno będziemy mieli wtedy biegi dodatkowe, a tutaj ten bieg dodatkowy będzie o miejsce 3. pomiędzy Gurbiszem, Kutką, Frankowskim i przegranym z tego pojedynku. A my zapraszamy też jutro na Grand Prix Wojens o 19 godzinie i też zachęcamy do kibicowania polskim siatkarzom, no bo jutro wielki europejski klasyk Polska-Włochy 21. Jeżeli oczywiście mówimy, są tutaj fani siatkówki. Tymczasem kończymy fazę zasadniczą, tu minął taśma w górze, kto pojedzie w biegu dodatkowym, a kto awansuje? No chyba jednak Klepka będzie tym drugim zawodnikiem tego turnieju, a zatem Kurzak przed bardzo trudnym zadaniem, ale nie poda się tak łatwo. Łotewski Gladiator Leaf będzie starał się walczyć do samego końca. Teraz wciska się przed zawodnika w kasku białym i już jest na prowadzeniu. Czyżby jego Kurzak miał jednak zająć 2. miejsce w tym turnieju? Tak jest. No proszę, zaczyna tutaj uciekać w kasku czerwonym. Kurzak stara się gonić go Klepka, ale mamy walkę o to, aby uniknąć tego biegu dodatkowego. Teraz szeroko pojechał Kurzak, wykorzysta to Klepka, wciska się przy kolejniku, wykorzystał to, ale wciśnie się jeszcze zawodnik w czerwonym kasku. Nie, nałożył go Klepka. No wreszcie mamy emocje, ostatni wyścig. No i proszę bardzo, Filip Klepka 2. zawodnikiem turnieju w Pile, a Igor Kurzak pojedzie w biegu dodatkowym o 3. miejsce. Tak więc wygrywa Szymon Łoboda cały turniej, wyścig wygrywa Klepka wygrywa oczywiście wyścig i za moje 2. miejsce. Tutaj mamy też potwierdzenie, że good hits gwarantowane. No oczywiście, że tak. A więc 4 zawodników pojedzie o 3. stopień podium. To będą Frankowski, to będzie Gurbisz,
to będzie kurzak i to będzie kutka. I z tego co widzę, kutka będzie wybierał jako pierwszy, chociaż trzeba będzie to szybko podliczyć, ale najprawdopodobniej idziemy w taki, a nie inny sposób. Kutka 11, on według programu powinien pierwszy wybierać. Podał za nim Frankowski, dalej Kurzak i Gurbisz, chociaż trzeba będzie jeszcze raz te punkty podliczyć. A Szymon Łoboda, który chyba jeszcze siedzi na serwerze, tak jest, siedzi i świętuje awans. Podobnie zresztą jak awans świętuje teraz Filip Klepka, który zgodnie z planem awansował do kolejnej rundy. Tak więc nie ma tutaj kwestii, jeżeli chodzi o niespodziankę. Za chwilę zawodnicy będą wybierali pola startowe. Czekamy już tylko, aż sędzia pozwoli na start. Jeżeli chodzi o kamerzystę. No, przypadek losowy się stał, że mamy jedną kamerę, no ale najważniejsze, że ta transmisja dalej idzie. Czekamy zatem na start do wyścigu 21. A raczej czekamy na zawodników, którzy się ustawią do tego wyścigu na swoich polach startowych. Sędzia Patryk Kinel już jest w parku maszyn i czeka na bohaterów tego wyścigu. Przypomnijmy, że oprócz tej szóstki, która awansowała, awans bezpośredni zdobyli także Patryk Kusberg i Jakub Ananas, a Joel Kowalski, rzutem na taśmę, awansował na fotel rezerwowego. 10 Krzysztof Forest i 11 Marcel Karoń żegnają się z turniejem IMBA. No może ewentualnie jako rezerwowi się tutaj wcisną. Tymczasem mamy już chyba wszystko ok. I teraz pytanie, kto będzie pierwszy wybierał własne pole startowe? Biegi nominowane to oczywiście biegi dodatkowe, a nie nominowane, no ale jak zwał, tak zwał. Każdy nazywa to po swojemu. Pierwszy będzie wybierał Jakub Gurbisz, on wybrał kask koloru czerwonego. A więc jednak to Jakub Gurbisz dostaje tutaj przepustkę do losowania. Jako pierwszy kask niebieski. Mam pytanie, czy niebieski, czy biały? Kto wybierze jako drugi? Zaraz zobaczymy. Widzimy, Adrian Frankowski wybiera kask koloru białego. Za chwilę powinien wybierać pole startowe. Chyba Arkadiusz Kutka, z tego co pamiętam, tak. On wybierze kask koloru. No i teraz pytanie, na którym polu ustawi się popularny Ares? Na niebieskim polu startowym, a zatem w kasku koloru żółtego pojedzie w tym wyścigu Igor Kurzak. A zatem mamy dwóch żydlowców z Gniezna, mamy Zonika Częstochowy i żydlowca z Dyneburga. Tak więc powinien się już tutaj ustawić na tym swoim, na żółtym znaczniku. Tak jest, Igor Kurzak. I tak wielkie brawa dla Zonika Lokomotivu. Dzisiaj dwóch Zoników oglądaliśmy z Dyneburga i dwóch tych panów awansowało do dalszej fazy. Także wielkie brawa. Lokomotiv z tego turnieju 100% osiągnął. A nie, przepraszam, Krzysztof Forest nie awansował. Mój błąd. Zapomniałem, że Krzysiek Forest jest teraz zanikiem też Lokomotivu, no ale dzisiaj nie awansował. No można powiedzieć, że przez własną głupotę, no ale to już jest. To już jest jego kwestia, po prostu spuścił się na swój wyścig. A tymczasem widzimy, że śmieje się cały czas ze siebie z wyboru Adrian Frankowski. No zobaczymy, czy to przeszkodzi tutaj Zonikowi. Tymczasem już ruszyły 2 minuty i żydlawcy ruszyli do boju. Podjechał już w kasku niebieskim Arkadiusz Kutka, podjechał też Adrian Frankowski. Jest już pod taśmą Igor Kurzak i teraz dopiero pod taśmę za chwilę podjedzie Jakub Gurbisz.
A więc to jest wyścig o uzupełnienie podium. Na tym podium na pewno Szymon Łoboda, na tym podium na pewno też stanie w kasku Filip Klepka. A tu dostaje informację, że Ford jest w trakcie konwenta. Okej, okay, więc teraz już wszystko jasne. No szkoda, bo gdyby zdążył na swój wyścig ostatni, no to miałby może szansę awansować. A tutaj kibice już zaczynają obstawiać, kto wygra ten wyścig. Niektórzy mówią, że Kusberg, niektórzy wygrą, że Kurzak. No, można tutaj obstawiać, jedziemy na pewno w czterech. Rzadko się zdarza, żeby wigi nominowane były w czteroosobowym składzie. No ale jeżeli aż czterech zawodników miało po 11 punktów, no to trzeba było się z tym liczyć, że tak właśnie oj, teraz się pogubiłem. Jak jedzie taka czwórka zawodników, która ma taką równą liczbę punktów, no to świadczy o tym, że nikt tutaj nie odpuści. A skoro Michał Bułka ściągnął banery, no to jedziemy z wyścigiem 21. O dziwo, żadnych kanapek nie było i oczywiście się tutaj nie przetrafiło. Półtorej godziny jedziemy te załady, no to rozpoczynamy emocje w biegu numer 21. Taśma za chwilę pójdzie w górę. Poszli. Kto najlepiej? Kutka czy Gurbisz? Gurbisz jednak. Kutka się wciska przy krawężniku. Czy da radę? Nie, nie dał rady. Franek się rozpęca. Ale to Gurbisz może stanie się podjął. Frankowski jednak jest pierwszy. Gurbisz na miejscu trzecim już teraz spaca Kutkę. No i proszę, jaka fantastyczna walka o wygranie tego biegu dodatkowego. Nie liczy się Igor Kurzak, ale on i tak dzisiaj zrobił naprawdę wielką robotę, bo awansuje co z tego szóstego miejsca, jak jego celem było tutaj oczywiście awansować, biorąc pod uwagę jeszcze zdziesiątkowany skład. A Kutka zbliża się do Frankowskiego, ale czy wystarczy był prędkości, czy wystarczy był sił na to ostatnie okrążenie? Może być ciężko, bo Franek nie popełnia błędu. Dobrze, jedzie Żelac Częstochowy, zbliża się Gnieźniami. Kto wygra ten ostatni wyścig? Ostatni wiraż. No i Frankowski czy Kutka? Chyba jednak Frankowski, tak jest. Frankowski, Kutka. Na miejscu trzecim mamy Gurbisza. Na miejscu czwartym wjeżdża na metę Igor Kurzak. Koniec załodów w pile. A zatem podium. Wygląda następująco. Trzecie miejsce Adrian Frankowski, drugie miejsce Filip Klepka, a zwycięzca zawodów Szymon Łobota. I tę trójkę za chwilę ujrzymy na podium dzisiejszej rywalizacji. Mimo że mieliśmy tylko 11 zawodników, to my jednak oglądaliśmy kilka bardzo dobrych wyścigów i to nas bardzo cieszy. Teraz tutaj pisze Arkadiusz Kutka, że najważniejsze, że kolejny etap rywalizacji jest osiągnięty. No i już wiemy doskonale, że z 64 zawodników, nie przepraszam, ze 128 zostało 64, a zatem połowie mówimy Alvidelzain, a pozostałą połowę tą zwycięską witamy w kolejnej fazie. Jakub Grubisz jeszcze żegna się z widzami, bardzo ładny gest, też pożegnał wszystkich kibiców. Dobry zawody Jakuba Grubisza dzisiaj na miejscu piątym, ostatecznie 11 punktów plus 1, także myślę, że nie ma tutaj co narzekać, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Tymczasem czekamy na podium. Jeszcze prośba o Mixzone. Chyba ta Mixzone będzie. Na razie najlepsza trójka proszona jest, żeby przyszła na podium. Cała trójka już stoi za podium. I teraz pytanie, czy ta Mixzone w ogóle będzie? Jeszcze tutaj się dopytam szefa streamerów. Jeszcze tutaj widzimy, ustawiony jest. Będzie ustawiony najprawdopodobniej tak. Tak więc czekamy już na oficjalną dekorację. Adrian Frankowski, Filip Klepka, Szymon Łoboda. Ta trójka za chwilę stanie na stopniach podium. Tak więc za chwilę w zasadzie Patryk Kinel zacznie wywoływać tutaj
na czacie zawodników, którzy rywalizują o... którzy rywalizowali tutaj na torze przy ulicy Bydgoskiej. Tymczasem zakończył się turniej Wojens, jeżeli chodzi o SGP2, ale to za chwilę. Trzecie miejsce na podium Adrian Frankowski, włókniarz Częstochowa, 11 plus 3. Bardzo dobry występ tego zawodnika. Po biegu dodatkowym zdołał stanąć na najniższym stopniu podium. Dobry występ zawodnika, który świetnie też radzi sobie w cyklu Grand Prix. Tak więc wielkie, wielkie brawa dla jednego z filarów drużyny z Podjasnej Góry. Drugie miejsce, można powiedzieć, czy niespodziewanie? No, ja bym tego tak nie określał, bo tego pana wymieniało się w gronie tych faworytów, którzy powinni stanąć na podium. Filip Klepka teraz na tym podium staje, 12 punktów, bardzo dobry, solidny występ. No i w takim bezpośrednim starciu pokonał Patryka Kuzbera, jeżeli chodzi o zawodników Rybnika. Także to on dzisiaj był filarem rekinów w tych zawodach w Pile. Także wielkie, wielkie brawa należą się dla Filipa Klepki, który potwierdza, że z turnieju, że z meczu na mecz, czy też z turnieju na turniej, z biegu na bieg, prezentuje coraz lepszą dyspozycję. No i czekamy jeszcze na... zwycięzcę tych zawodów. No i tutaj można powiedzieć, że jest to trochę niespodzianka, no bo Szymon Łoboda nie był wymieniony w gronie faworytów do zwycięstwa. Był pewniakiem do awansu, ale to, że on wygra te zawody, no to jest trochę niespodzianka. 13 punktów i tylko 2 punkty zgubione w jednym wyścigu, a poza tym był nieomylny. Widać po co, że ten tor w Poznaniu mu, przepraszam, w Pile oczywiście mu służył i pokazał się z bardzo dobrej strony. Za chwilę powinny pójść szampany i już te szampany idą. Tak więc... jest polewanie szampanem, jest teraz radość tej całej trójki. I teraz pytanie, czy będziemy robić mixzone? Tutaj widzimy informację, że można te mixzone zrobić. Także bardzo się z tego powodu cieszymy, że będziemy mogli jednak porozmawiać z tą trójką. Także robimy sobie teraz chwilkę przerwy i widzimy się za chwilę przed podium. Porozmawiamy jeszcze z trójką najlepszych zawodników.
No i czas na Mixzone. Porozmawiamy teraz z bohaterami tego turnieju. Z nami są Adria Frankowski, Filip Klepka oraz Szymon Łoboda. Witam was, panowie. Cześć. Zaczniemy od miejsca trzeciego, czyli Adriana Frankowskiego. Można powiedzieć, że to jest tylko dla ciebie trzecie miejsce, ale najważniejszy jest awans i chyba podium, przyznasz, smakuje zawsze tak samo i to jeszcze wywalczyłeś trzecie miejsce po bardzo dobrym dodatkowym biegu. Jak ocenisz dzisiaj w ogóle swoją formę tutaj na Bydgoskiej? No, moja forma. Znaczy w tych zawodach nie było źle, poza tą taśmą. Stoczyłem bardzo dobrą walkę, między innymi w swoim ostatnim biegu i dodatkowym biegu. A z dodatkowego biega miałem jeszcze takie przechlapane pole, to też jestem z tego biegu dumny. Więc uważam zawody za zaliczone. No i można powiedzieć, że plan wykonany, jest awans. Na którym ćwierćfinałowym torze chciałbyś się ścigać? Ja zresztą też nie wiem, jakie te tory będą, ale gdyby była już taka rozpiska, to który by ci się tor marzył w ćwierćfinale? Wydaje mi się, że Praga albo jakiś Toruń. No jeszcze porozmawiamy o twoich planach. Wiemy doskonale, że od ósmej kolejki nadal będziesz bronił bar Włókniarza Częstochowa, zgadza się? Tak. I jakie są twoje plany na tę drugą część? Czy zamierzasz być dalej zawodnikiem z głównego składu, czy jednak wiesz, że teraz o miejsce w składzie będzie bardzo trudno? Mi się wydaje, że po prostu będę musiał walczyć o miejsce w składzie, ale bardzo bym chciał odjechać jeszcze kilka meczów przynajmniej. No to teraz czas na zawodnika, który dzisiaj zajął drugie miejsce. Filip Klepka, 12 punktów. Powiedz, jak się dzisiaj czułeś, jak smakuje w ogóle podium? Nieważne, że to jest 1/8, ale przypomnijmy, że medal to jest medal. No tak, dokładnie. Moje wrażenia na torze bardzo przyjemne, bardzo podobał mi się ten tor. Jechałem sobie tak jakby for fun, nie skupiałem się aż tak bardzo. No i co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Chyba tyle. A czy te ścieżki ci tutaj nie przeszkadzały, bo faktycznie ten środek toru był bardziej przyczepny niż krawężnik i niektórzy próbowali tam jechać, ale ty jednak trzymałeś się kurczowo tego krawężnika, jakbyś potwierdził jednak regułę, że jednak trzeba jechać jak najwężej. Tak, tak, dokładnie. Znaczy ścieżki bardzo mi się podobały i naprawdę bardzo fajnie mi się jeździło na tym torze. Wiem, że zostajesz w Rybniku. Przed wami bardzo trudne zadanie, bo rewanż z częstochowskim Włókniarzem. Sporo macie stratę do odrobienia. Czy jesteście w stanie odrobić 24 punkty? Myślę, że tak. Musimy też bardzo dużo poćwiczyć, ale to pytanie bardziej trzeba zadawać kapitanom, a nie, myślę, że damy radę. No to teraz ten, który dzisiaj miał najwięcej szczęścia i najwięcej umiejętności pokazał na to, że Szymon Łoboda zwycięzca, dość nieoczekiwane. Przyznasz, że to określenie nieoczekiwane chyba najlepiej pasuje, no bo nie byłeś wymieniany jako kandydat do zwycięstwa. Ja sam tego nie oczekiwałem, bo nie wiem, po moich czasach można zobaczyć, że męczyłem strasznie na tym torze. I nie pasowało mi on dzisiaj, co w drugim biegu trochę źle poszedłem z ustawieniami, jakby nie patrzeć. Ale potem już los sprzyjał moje umiejętności startowe tak samo. No i udało się wygrać. Może, że jest awans, na zawody nie przyjeżdżałem z nadzieją wygranej, ale udało się, jest fajnie. A czy takim twoim głównym zamierzeniem było po prostu przez te uszarki się przeżyć, czy jednak liczyłeś, że może jednak o to podium się zahaczysz? Wiesz co, nie liczyłem na wygraną tutaj, po prostu przyjechałem tutaj z jakby z chęcią awansu dalej, nie liczyłem, by bić się o zwycięstwo. Fajnie, że to się udało, ale prawdziwa walka zaczęła się dopiero w 1/4 czy w 1/2. No i miałem nadzieję, że ten format będziesz tam dalej tak pokazywał. Ty z tego co pamiętam, zostajesz w drużynie Zielonej Góry. Tak, do końca sezonu 0-2 i najprawdopodobniej na cały sezon 0-2 też. No to powiedz, czy jesteś zadowolony z tych wzmocnień, jakie ekipa Falubazu zademonstrowała, bo chociażby Borys Grala przychodzi do drużyny Zielonej Góry. Czy to oznacza, że ekipa Falubazu nie będzie się już biła tylko o 6. miejsce? Powiem tak. Na papierze wygląda to mocno. Jak wyjdzie w praniu, nie wiem. Cel na początku sezonu był i tak, żeby się po prostu utrzymać. Ja tego się będę trzymał, będę ciągnął drużynę ze sobą. Jeżeli się będzie można było bić o medale, to spoko, fajnie, ale jednak ja chcę spełnić główny cel, żeby się utrzymać, a co już będzie potem w playoffach, to będziemy myśleć na nowo, bo Grela stara się trenować jak najwięcej na Zielonej Górze. Michał Czubkowski jest cały czas dobry. Maksim Łączkow to
tutaj kwestia zależy od tego, czy mu internet na to pozwoli wszystko. Ale myślę, że mamy dobry skład, żeby bić się o playoffy. No to jeszcze zapytam tak na koniec. Przed wami ósma kolejka, a tam derby Ziemi Lubelskiej, pierwszy derby, nie doszedł do skutku Gorzów, oddał mecz walkowerem. Czy to według ciebie było zachowanie takie trochę, za brzydko wyrażę, frajerskie, czy może faktycznie po prostu Gorzowowi terminy już nie podpasowywały? Kiedy? Przecież pojechaliśmy ten mecz z Gorzowem. A to już nie pamiętam, jaki był wynik wtedy. W 51-39, jak dobrze pamiętam. Wygraliście wtedy. Tak, w Gorzowie, no. No tak, to jest, jak się długo na emerycie nie siedzi, nawet mój błąd. No 12 punktów, bronicie zaliczki na własnym torze. Jesteście faworytami czysto na papierze tego pojedynku. Zamierzacie ten mecz wygrać, czy jednak liczycie, że Gorzowa postawi się na wrocławskiej? Nie, no u nas co liczymy, że będzie jeszcze większy wynik niż w Gorzowie, bo to jednak nasz domowy tor. Więc kto tam przyjeżdża pierwszy raz, to często nie ogarnia ścieżki. Więc mamy szansę w pierwszej serii dużo zrobić. No i no liczymy na wygraną z Gorzowem, żeby mieć już ten spokój na głowie, że mamy utrzymanie. Panowie, dziękuję za poświęcony czas. Życzę wam powodzenia we ćwierćfinale. Tyle od Szymana Łobody, Filipa Klepki i Adriana Frankowskiego. Dzięki bardzo. Dzięki. Pozdrawiam Marcela Torcela. Czas na ostatnie podsumowanie zawodów w Pile i ostatni, była to zarazem ostatnia runda 1/8 indywidualnych mistrzostw Polski. Wygrywa te zawody Szymon Łoboda z dorobkiem 13 punktów. Drugie miejsce Filip Klepka, 12 punktów. Trzecie miejsce po dodatkowym biegu 11+3 Adrian Frankowski. 11+2 i miejsce czwarte Arkadiusz Kutka. Piąty Jakub Gurbisz, 11+1 Igor Kurzak. Szósty, bardzo dobry występ z Onika Lokomotivu, 11 punktów. I 0 w dodatkowym biegu. Po 9 punktów Patryk Kuzberg i Jakub Ananas uzupełniają stawkę, jeżeli chodzi o ćwierćfinał. Rezerwowym z tego turnieju został Joel Kowalski, punktów 7, Krzysztof Orys 6, Marcel Karoń zrezygnował wcześniej z dorobkiem 5 punktów, pozostali zawodnicy się na stadion nie wstawili. Nasza lokomotywa MLŻ to pędzi dalej, przed nami chwila odetchnienia, no i od nowego tygodnia runda rewanżowa w pierwszej lidze oraz w ekstralidze oraz kolejne wielkie pasjonujące zawody. Ze stadionu przy ulicy Bydgoskiej w Pile żegna się z państwem Rafał Segrek i życzę państwu już udanego weekendu i pamiętajcie, żeby jutro kibicować nie tylko Bartoszowi Zbarzlikowi, ale także polskim siatkarzom, którzy będą walczyć o Mistrzostwo Europy. A za dzisiaj już państwu dziękuję i życzę udanego weekendu i dobrej nocy.